Bardzo dziękuję tutaj za piękną przedmowę, za to, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zakopanem nas gości i tak naprawdę umożliwiło nam pokazania Państwu sylwetkę naszego mistrza, czyli profesora Romana Rybarskiego. Dlaczego używam słowa mistrza? Ponieważ istnieje takie środowisko jak nasze, czyli Instytut imienia Romana Rybarskiego. Dlaczego my postanowiliśmy na patrona Instytutu akurat wybrać tę postać? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ utożsamiamy się z ideą, która przyświecała profesorowi Romanowi Rybarskiemu, zgadzamy się co do jego sposobu prowadzenia działalności, zgadzamy się z jego poglądami na ekonomię, ponieważ tutaj pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale bo każdy sobie tak opowiada, szczególnie młodzi, popierają wolny rynek, popierają, nie wiem, Janusza Korwin-Mikke, popierają austriacką szkołę ekonomii, a nie wiedzą, że my mamy swoje polskie tradycje wolnorynkowej szkoły w ekonomii, która się nazywała Krakowska Szkoła w Ekonomii. To był nie tylko tutaj profesor Rybarski, ale i profesor Adam Heidel, profesor Jurian Dunajewski, Włodzimierz Czerkawski i wielu, wielu innych. Wspomniany tutaj wcześniej profesor Taylor, nie, bo on jednak trochę reprezentował inną szkołę, też wolnorynkową, ale w Poznaniu. Jak to się stało w ogóle, że ten instytut powstał? Instytut powstał, jakby to powiedzieć, za naszych czasów studenckich. My jako grupa zapaleńców, oczywiście narodowców, jakby to powiedzieć, zawsze uczestniczyliśmy w patriotycznych obchodach, staraliśmy się obchodzić też różne rocznice, robić różne akcje, zbiórki, prelekcje i tak dalej, ale doszliśmy do wniosku, że brakuje w naszym środowisku, i to mówimy o momencie, jak my byliśmy dwudziestolatkami, tak naprawdę, że brakuje formacji ideowo-wychowawczej w naszym ruchu. Dlaczego wszyscy nas oskarżali o to, że my jesteśmy, nie wiem, łysi, niewykształceni, że my potrafimy tylko krzyczeć pod urzędami? A mianowicie właśnie dlatego, że nie mieliśmy zbyt wielu swoich przedstawicieli na uczelniach, w biznesie, w sektorze pozarządowym. Na przykład tutaj szacowna organizacja jako Sokół to jest jedna z tych historycznych organizacji, która robi świetną robotę dla naszego środowiska i która ma tą ciągłość, ma tą tradycję. Nawet na naszym Podkarpaciu jest wielu jeszcze żyjących członków Sokoła, którzy w wielu miejscach reaktywowali te gniazda. No więc my dostrzegliśmy to, że jest nisza i jest praca do zrobienia, a mianowicie to, że musimy mieć swoich przedstawicieli, którzy są merytoryczni, którzy nie boją się dyskusji, którzy chcą narzucić pewne rozwiązania i o nie walczyć, dyskutować, wspierać się. Nie na zasadach wychodzenia na ulicę, rzucania kamieniami, jak to nam się przypisuje, chociaż to jest nieprawda, wiadomo. No, dla Gazety Wyborczej samo powiedzenie, że my jesteśmy narodowcami, patriotami, dla nas ważny jest naród, to już jesteśmy ci źli, niedobrzy, faszyści, łysi i tak dalej. No więc zaczęliśmy działać. Zaczęło się od tego, że zaczęliśmy się gromadzić nieformalnie, jako różni ludzie, jako młodzież. Zaczęliśmy szukać naszych przedstawicieli w środowiskach nauki. Na przykład tutaj, nie wiem, czy jest znany pan doktor Mariusz Patej. To jest jeden z założycieli tutaj Instytutu Romana Rybarskiego. Dotarliśmy do tych ludzi. Jakby to powiedzieć, zaczęliśmy się organizować w strukturę, która najpierw działała nieformalnie, potem działała w oparciu o Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak, a na końcu stwierdziliśmy, że już jesteśmy na tym etapie jako ludzie dorośli, mający swoje rodziny, już jednak wykształceni, już z jakimś dorobkiem, czy to w biznesie, czy to po prostu w działalności publicznej. Postanowiliśmy, że zaczniemy działać bardziej na poważnie. Czyli założyliśmy fundację imienia profesora Romana Rybarskiego i zaczęliśmy tak naprawdę uporządkowywać naszą działalność, która jest teraz dostrzegana, tak? No, mamy jakichś tam swoich ekspertów, zrobiliśmy film,
Tutaj dzięki uprzejmości i wielkiej pomocy, za co bardzo będę mu dziękował zawsze, profesora Żaryna, mogliśmy kupić budynek, który nam służy w tej chwili do formacji do wychowawczej, do spotkań, do miejsca, gdzie możemy trzymać, jakby to powiedzieć, nasze różne materiały, książki i generalnie wszystko, co chcemy. I więc jak już doszliśmy do tego momentu, to stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi na to, aby działać. Ponieważ już mamy swój dorobek, mamy już tak naprawdę, no jeszcze nie, za miesiąc będziemy mieli swojego pierwszego wychowanego doktora nauk ekonomicznych, czyli pana Karola Skorka. To będzie nasz pierwszy doktor, wywodzący się właśnie z tej grupy studenciaków. Mamy zrobione raporty, mamy, jakby to powiedzieć, podjęte działania, udziały w konferencjach, w dyskusjach, w debatach. Wysyłamy naszych przedstawicieli w różne miejsca, aby i w swojej pracy codziennej, i w swojej działalności mogli jednak troszkę tych naszych poglądów gdzieś tam, o ile się da, przemycić. Nie jest to, jak Państwo sobie zdają, proste, ale to próbujemy. Dzisiaj mamy mówić o profesorze Romanie Rybarskim jako wzorze i wyznaczniku tej idei, która nam przyświeca. Jakby to powiedzieć, tej osobie, która ma być dla nas, dla środowiska narodowego, dla młodzieży, drogowskazem. Bo my uważamy, że działalność nie polega, tak jak wspomniałem wcześniej, tylko i wyłącznie na robieniu rekonstrukcji historycznej, ale dostosowaniu, i tutaj się bardzo zgadzam z tym, co pan powiedział, dostosowaniu naszej idei do teraźniejszości i, jakby to powiedzieć, starania się, aby pokazać, że te wszystkie problemy, z którymi Polska się w dwudziestoleciu międzywojennym, jakby to powiedzieć, miała problemy, to te same problemy mamy teraz. No więc tak, dlaczego profesor Roman Rybarski? Ponieważ profesor Roman Rybarski był zaangażowany, był zawsze bardzo dobrze przygotowany i uważał, że my jako naród powinniśmy kierować się też wiedzą, ale wiedzą opakowaną, jakby to dostosować dzisiaj do nowego języka, nawet sprzedawaną w odpowiedni sposób do młodzieży szczególnie, ale też do innych działaczy, do stronnictw politycznych, do, jakby to mówić, przyjaciół, do przeciwników. Więc Roman Rybarski pokazuje nam jedno, że my powinniśmy pracować przede wszystkim nad sobą, powinniśmy odrzucić byle jakość. Bo my niestety mamy problem w Polsce taki, jest to nasza opinia wewnątrz Instytutu, że jako naród niestety, muszę to powiedzieć, to będzie brutalne, ale my jesteśmy zniszczeni. Przez to, co się działo w historii po prostu. Wielu naszych rodaków nie angażuje się w sprawy publiczne, nie jest zainteresowanych, nie są zainteresowani tak naprawdę żadną działalnością, nie są zainteresowani tym, jakie my jako państwo mamy problemy, jako naród, jakie my mamy problemy. Nawet w tej naszej małej ojczyźnie, co się dzieje, nie wiem, w gminie, w sołectwie, w szkole, gdziekolwiek. Po prostu powoli mamy taką stwierdzoną znieczulicę u wielu ludzi, którzy nie są zaangażowani i za bardzo się nie interesują tymi ważnymi sprawami, tak? I tu zarówno mówimy o sprawach, jakby to być ideowo-wychowawczych, nie chcą wiedzieć nic za dużo o ekonomii, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy kogokolwiek zapytali, jakie płacisz podatki, z czego to wynika, to tak naprawdę większość społeczeństwa to by powiedziało, że nie wie. Jeżeli byśmy się zapytali o sprawy, co się dzieje u Ciebie w Twojej małej ojczyźnie, no to też pewnie 90% by tego nie wiedziała. Dlatego podejście profesora Romana Rybarskiego jest aktualne dzisiaj. My, i to ja nie mówię tego, żeby krytykować nas jako Polaków, bo to nie chodzi o krytykę, tu chodzi po prostu o, jakby to powiedzieć,
o troskę, którą my wyrażamy, i my chcemy podchodzić krytycznie do tego, co my wszyscy robimy i to, w jakim miejscu jesteśmy. Bo to, jak nas doświadczyła historia, wszyscy wiemy. Ale pora, żebyśmy wszyscy brali, jak to mówią, sprawy w swoje ręce. I to jest właśnie ta postawa profesora Romana Rybarskiego. Nie tylko mówimy, ale też robimy. Prowadzimy działalność w sektorze pozarządowym, jak tutaj naprawdę świetna organizacja ideowo-wychowawcza, szczególnie dla młodzieży Sokół. Angażujemy się w sprawy publiczne. Zaczynamy się interesować tak naprawdę otaczającą nas rzeczywistością i tymi problemami, które są. Nie możemy podchodzić do tematu tak, że ktoś to za nas zrobi, bo nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli my nie będziemy działać, nie będziemy aktywni, to naprawdę samo nie przyjdzie. I to wszystko tyczy się każdej sfery, dosłownie każdej sfery. Czy to w biznesie, czy to w polityce, czy to w działalności społecznej, czy to na uczelni. My byśmy chcieli, aby Polacy zaczęli się interesować tym, co się dzieje wokół. Szczególnie powinniśmy się zatroskać o to, co się dzieje z polską młodzieżą, bo to na pewno Państwo wiecie, ale w tej chwili wiele osób tego nie dostrzega, ale za edukację w Polsce, za bardzo ważne segmenty odpowiada dzisiaj lewica, tak? Czyli to są osoby o jasnych, zdeklarowanych poglądach, które chcą wypaczyć nam patriotyzm, które tak naprawdę chcą nam wpoić zasady nowe, moralne, które dla nas nie są moralne, ale tak je będą nazywać. Chcą walczyć z polskością, chcą walczyć z naszą tradycją i ze wszystkim tym, co jest dla nas ważne. Z Kościołem katolickim, na każdym kroku, tak? Bo to jest dla nich niepotrzebne, bo im nie są, jakby to powiedzieć, nie są im potrzebne elity, które są świadome, zaangażowane, które mają na sercu dobro ojczyzny, tylko tak naprawdę są potrzebne masy, które nie są świadome, nie są wyedukowane, którym damy dochód gwarantowany i będą sobie coś tam robić, ale nam się tu nie będą wtrącać to, co się dzieje. Czyli to, co my chcemy przekazać, powtarzam raz jeszcze, to, że powinniśmy być jak nasi przedwojenni narodowcy. Angażować się w sprawy lokalne, powtarzam to jeszcze raz, uczyć się, inwestować w siebie, w środowisko, budować organizacje, zacząć ze sobą współpracować, bo my ze sobą nie współpracujemy, nie wiedząc dlaczego, tak? A może wiedząc. Tego brakuje. My powinniśmy zmienić podejście, my powinniśmy nawiązywać, że tak powiem, po to tą współpracę, abyśmy my byli jako taki jeden duży, pełny organizm, który ma swój biznes, swój sektor pozarządowy, który ma swoich przedstawicieli na uczelni, gdzie mamy swoich przedstawicieli w polityce. Tak naprawdę powinniśmy robić to, co robił Dmowski, co robiła Endecja, czyli tak naprawdę powinniśmy mieć działaczy, przedstawicieli od koła gospodyń wiejskich po urząd prezydenta. I do tego powinniśmy dążyć. Ja nie będę mówił o biografii profesora Romana Rybarskiego, bo to dowiedzą się Państwo z filmu, tak? Ale ja chciałem tylko przekazać tym słowem wstępu, że powinniśmy zmienić podejście, bo jeżeli nie zmienimy podejścia, to sami damy siebie wyrugać z debaty publicznej. A my, jako środowisko Instytutu profesora Romana Rybarskiego, tego byśmy nie chcieli. Bo dla nas ważna jest religia, dla nas ważna jest tożsamość, dla nas ważna jest ojczyzna i dla nas ważny jest naród. Naród silny to taki, który jest świadomy, który ma zdrowe podstawy ekonomiczne, bo jeżeli nas nie będzie stać, nie będziemy się angażować w swojej pracy, to nie będziemy mieli ani czasu, ani pieniędzy na dodatkową działalność. Także tego byśmy sobie życzyli jako Instytut im. Romana Rybarskiego. Więc nie przedłużając, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i mam nadzieję, że wspólnie poznamy tutaj więcej ciekawych faktów o naszym mistrzu, profesorze Romanie Rybarskim. Dziękuję.